Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z grą Gas Station Simulator. Dzisiaj kontynuujemy naprawianie naszego samochodu Audi RS6 Avant. Przed odcinkiem wybrałem się na złomowisko, zakupiłem wszystko i ponaprawiałem, posprzedawałem. Udało mi się uzbierać ponad 1500 śrubek oraz ze 167 saldo skoczyło mi o 80 tysięcy, mam 227 tysięcy. Całkiem ładnie ten wypad mi wyszedł. No dobra, w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że uda mi się ukończyć ten silnik. Nie wiem, czy tych 1500 to mi naprawdę starczy, ale to się zaraz okaże. Najpierw muszę zabrać wszystkie moje rzeczy, moje fanty. Tu chyba nic więcej nie ma. Dobra. I trzeba dokończyć sprawę. Mówicie mi o malowaniach, o malowaniu części. Dobra, i tyle po kasie. Było 1500, jest 900. Ale dobra, ale silnik będzie gotowy. Dobra. Także wydaje mi się, że dzisiaj znowu niewiele zrobię. Dobra, to jest. Te pokrywki zaraz sobie kupimy. To są takie same pokrywki, więc mogę sobie dodać do listy i kolektor dolotowy V8. Dwie pokrywy. Korektor trzeba chyba kupić z tej pozycji. Nie ma? Serio? Czekajcie. Są kolektory dolotowe, ale akurat tego modelu nie ma, więc niestety nie stuninguje sobie kolektorka. No trudno, no kupujemy normalny. Ciekawe, jakby taki kolektor wyglądał, jakbyśmy go też zrobili na czerwono. Sprawdzimy, nie? Może być fajnie. Ciekawe, jakby ogólnie te blaszki też, znaczy nie zmienię koloru, ale spróbuję je wychromować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Takie eksperymenta. Chrom. A tu nie widzę żadnej różnicy. Może byśmy wzięli sobie jakiś czarny albo czerwony, a zobaczmy. Dobra, bierzemy czerwony chrom. To ciekawe, kolektora nie możemy zrobić, bo nie ma go na liście. Więc musi zostać taki, jaki jest. A tak to wygląda. Czerwone na czerwonym, tyle że metalizowane takie, bo to jest chromowane, a te pokrywy są trochę inne. Dobra, potrzebujemy listwy wtyskowe DI. No tu na pewno będę mógł coś poradzić z tuningiem. No są. Oczywiście podrasujemy je, póki
resztki jeszcze jest jakieś fundusze śrubkowe. Okej, tak. Rośnie nam do 5,2 z 4% wydajność. I jeszcze mamy przepustnicę V8. Też jest do kupienia. 1,65. Sorry. Na 2,15. No i super. Pasuje. Dobra, i silnik jest gotowy chyba, prawda? Wydaje mi się, że tak. Jest w całości. Możemy go zamontować. Dobra, silnik jest, pokrywę na razie ściągnę, bo mi trochę przeszkadza. I możemy się skupić tutaj może na tym wnętrzu. Tak, potrzebujemy budowy filtra powietrza. I pokrywę filtra. Mamy po dwa filtry. No i muszę zakupić takie filtry. 2 sztuki. One mają jeden. Oj, dobra, niech będzie, zapisz. One mają po 1%, więc teraz je troszeczkę podrasujemy. Niewiele, bo niewiele, ale zawsze coś i możemy się pozbyć tego. Zawsze to kilka śrubek wpadnie. No dobra. A, dobra. A i klips typ A. Potrzebujemy 8 klipsów, po 4 na każdą stronę i pojemniczki, nie, jak to było? Nie pojemnik, urze, nie wiem jak to się nazywa, czekajcie. Dobra, zbiornik. Dobra.
Spódnica typ A. Chłodnica jest zamontowana. Potrzebujemy jeszcze sterownik. Pompa B. Sterownik silnika typ B. Skrzynka bezpieczników. Teraz zobaczymy, po ile te bezpieczniki. Mnie tylko interesuje jeszcze. Ja tu mogę z tuningu coś jeszcze wyciągnąć. Chyba nie. Pompa ABS. To w elektronice zawsze zapominam. To jest teraz rozdzielone. Ok. I tu mamy gdzieś, gdzie te bezpieczniki były. Wydawało mi się, że... Dobra, czekajcie. Tu, ok. Skrzynka bezpieczników. I potrzebujemy tak. No są 2A, 1B, 5C. Bezpieczniki sobie takie weźmiemy. Na chybił trafił, zobaczymy, co nam zabraknie, to sobie zaraz dodamy. A i B jeszcze potrzebuję, niepotrzebnie C kupiłem. Dobra. Dobra, bezpieczniki są. Dobra. Zobaczmy w ogóle, ile to auto jest teraz warte. O, ładnie, 216. Bardzo ładny pieniądz. Akumulator mi się tu ładnie ładuje. Właśnie pozyskałem na złomowisku. Jeden, w ogóle mam jeden jeszcze też w zapasie. Akumulatorek. Tylko i tak muszę chyba z poziomu komory tutaj przejść. Akumulator gdzieś tam widziałem daleko. O. Zbiornik paliwa potrzebuję. Pompę oczywiście lepszą. Dobra, jest. Tylko teraz muszę go jakoś... Muszę go podnieść. Dobra, do góry. A, i pompę oczywiście podresować trochę. Mam jeszcze 371 punktów, więc...
Na 1,95 skoczyło. Fajnie. A, jeszcze tutaj nie zapiąłem tych... Czekajcie. Nie dokończyłem jednej rzeczy ważnej. Czekajcie, pompa. Muszę opuścić samochód, bo potem zapomnę. Muszę klipsy założyć. No dobra. Dobra, jak już opuściłem auto, to sobie uzupełnimy wszystkie płyny. Spryskiwacze. I serwo. Dobra. Zobaczmy, jak w ogóle to jest. Część 86, to jeszcze nie wszystko. Czego jeszcze nie zrobiłem, szczerze mówiąc, nawet nie wiem. Aha, dobra, skrzynia biegów i wydech cały. Okej. Dobra, skrzynię sobie wymienię na... A taką do tuningu, co prawda na razie nie będę się bawił w tuning, bo mi nie wychodzi, ale... Ale ona też ma jakąś zwiększoną moc, 1%, więc możemy spróbować coś jeszcze ją tutaj podrasować. A, i zabrakło mi pieniędzy. Znaczy śrubek zabrakło mi. Kurczeczka, no. To dzisiaj nie skończymy znowu tego samochodu, bo jeszcze cały wydech muszę zrobić. Tak jak mówiłem, powyżej 2000 śrubek bym musiał mieć. No trudno. To na razie temat urywamy znowu. Już chyba będzie czwarty odcinek z dłubaniem przy tym aucie. Ale już w kolejnym na pewno zrobimy, bo to już zostało bardzo mało. Czekajcie. Dobra, maskownica jest założona. Super. Okej. To zróbmy sobie jakieś zleconko. Taką furę, której nie mieliśmy, Morena Bizarini, to nie jest auto z modów. Ja już myślałem, że się te drzwi będą tak do góry otwierać, tak, znaczy po skosie, nie tak całkowicie do góry, tylko po skosie. No, taka Morena to no fajnie wygląda, trochę zaniedbana, ale zróbmy sobie zdjęcie na miniaturkę. I ustawię na pierwszy, dobra. Co tutaj mamy do zrobienia? Głośny wydech.
i zwiększyć tuning o 12 do 17. OK. Silnik chyba z tyłu, ale sprawdźmy. Tak, raczej. Tutaj mamy problem z kolektorem wydechowym. Jednym i drugim. Jakbym wziął tak, nacisnął tak, zrobił tak, kliknął tak i tak. Są 4%. Czyli już wymieniając części mam 8%. A muszę mieć 12, czyli wystarczy, że sobie jeszcze kupię jeden taki, a to jest korektorek B. No dobra. Ciekawe, czy jest taki na liście. Jest. I też ma 4. No, wymienię taki i już mamy sprawę załatwioną. Wymienić jeszcze płyn hamulcowy i płyn wspomagania. No i płyn wspomagania pewnie gdzieś tutaj będzie. Czekajcie. Dobra, wszystkie zadania wykonane. Te kolektorki możemy sobie jeden naprawić i sprzedać, a ten drugi, a te dwa pozostałe. Wymienić. Na śrubki. Dobra, więcej zleceń nie będę robił. Jeżeli chcecie, to wybierzemy się teraz wspólnie na złomowisko. Potrzebuję oczywiście śrubki. Weźmiemy co popadnie i nawet nie będę nic naprawiał, tylko od razu przerobię na śrubki. To chyba będzie dobry pomysł. Tak, na szybciutko. Ej, jak gra wolno chodzi. Nie wiem, co się dzieje. Działało to troszkę szybciej wcześniej. Strasznie zacina. Wiem, że tu niektóre części można by fajnie naprawić i dużo zarobić. Jak widzieliście,
zarobiłem całkiem fajne pieniądze, 60 tysięcy, tak, bodajże. Więc można dużo zarobić na takim złomowisku. Teraz tym bardziej, gdy się ma części z modów, które niektóre są dużo warte. Dobra, tak. Dobra, i jeszcze jedna. Powiedzmy tutaj. Na razie wystarczy. Zobaczymy, ile się uda nabić punkcików. Wróć do garażu. Części 7000. Jest po naprawie, pewnie bez 30 można było jeszcze zarobić. Ok, ale ja tego nie robię, po prostu od razu wszystko idzie na złom. Może jeszcze uda mi się dzisiaj zrobić skrzynię biegów. Niestety nie zawsze tutaj dokładnie trafiam. Trochę mi ucieka punktów. O, tutaj 4 na przykład. Znowu mamy 4. Ach. Ale już dzisiaj się tyle naklikałem jeszcze przed odcinkiem, że już czuć zmęczenie materiału. Już po prostu nie ogarniam. Czasami. O, tutaj 17. Piękny. Piękny zarobek. Mam 18 stron, więc trochę to potrwa, zanim tutaj dokończę. Więc możecie sobie... A, i 17 tysięcy mi uciekło. Więc możecie sobie przewinąć, jeżeli wam się dłuży. Do samego końca, pewnie to mówię, 5 minut potrwa. Staram się jak najwięcej jeszcze ugrać. Nie pamiętam, ile mi tam brakowało do tej skrzyni. Ale zaraz zobaczymy. Myślę, że na skrzynię uzbieram. Na wydech raczej nie, ale... Tak obstawiam, że do 500 punktów. Ach, 6. Taki ładny byłby zarobek. Trzeba mieć do tego... A, i 13 też uciekło. Nie, coś mi już nie idzie dzisiaj. Nawet w zielone pola już nie trafiam.
teraz. Skupienie, uwaga, 22 punkty, jest. Udało się. Chociaż coś. Dobra, już mam 400, jeszcze stówka. Myślę, że to jest do ugrania. Do 100. Do 500. No już 450, jeszcze 50. O, ładnie, 6. Trzynaście, pięknie. No i mamy 500. No i ładnie. 525. Czyli plan minimum założony. To sobie tutaj jeszcze tą skrzynię biegów zamontujmy. Bardzo ładnie. Więc zostaje nam tylko wydech. Rozrusznik V8. Wał napędowy. Dobra, zobaczmy teraz, co tutaj musimy. Czekajcie. Na pewno muszę kupić katalizator, tłumik środkowy, rurę wydechową i tłumik końcowy H. Rurę wydechową. Tak, wszystkie części są, wymagają podrasowania, ale nie starczy na bank mi tutaj punktów. Spróbujmy co nieco zrobić. Tak. Tu zabrakło. I tu. Tu mi brakuje 59, a tu 56. 100 punktów. Kurczę.
No nie, chyba nie odpuszczę tego sobie tak szybko. Dobra, idziemy na złomowisko, bo już jest tak blisko. Muszę mieć po prostu powyżej 100 śrubek i będzie ok. Dobra, chyba tyle wystarczy, nie? Powinno. Pięć tysięcy na części. I działamy w tym temacie. Tak, tylko dobiję do 100 i się potem nie bawię. O, 5. Jest, 15. Przegapiłem. Też. I tu 18. Ach, straciłem tyle punktów. Dobra, jest powyżej 100, jeszcze tam 110. Dobra. Zobaczmy, czy nam to wystarczy na naprawienie. O, jednego punktu mi zabrakło. Ok. Dobra. No i uzupełniamy i chyba mamy wszystko, nie? Tak mi się wydaje. Zobaczmy. Części. Nie wiem, czemu mi pokazuje 90 coś. Tak jakby mi czegoś jeszcze brakowało, ale dobra. Na pewno muszę tutaj coś z tymi... z wnętrzem coś wymyśleć. Tutaj chyba... A, nic nie mam, dobra. Czyli muszę całe wnętrze wymienić, poczekajcie. Zobaczmy, co ja tu potrzebuję. Co mi tu pokazuje znak zapytań? Przecież wymieniłem wszystkie przekaźniki.
i bezpieczniki. Jeszcze coś jest? Kierownica, siedzenie 6, skóra D, kierownica M3. Dobra, kierownica M3. Jest, dobra. Okej, okay, więc wnętrze powinno być teraz na 100%. Grama 100%, nadwozie i części, dobra. Nadwozie zaraz uzupełniam. ...93, chyba nie ma tablic, dobra. Ale tablice to najmniejszy problem. Bo mi czegoś tu brakuje i nie wiem... Nie wiem, gdzie są bezpieczniki. No tak, ja tu zamontowałem jakieś. A nie, czekajcie, tu jest jeden bezpiecznik. Czy są gdzieś jeszcze jakieś bezpieczniki? To inaczej. A jakbym zrobił zaznacz? Czekajcie. To gdzie mi pokaże? Nie, to nie są te bezpieczniki. Gdzieś są bezpieczniki, których nie widzę. Dobra, tutaj. Okej, czy mamy jeszcze dwie skrzynki? Musimy uzupełnić, czyli tak, dwie pokrywki. Weźmy sobie po 3 sztuki i lecimy. Raz, dwa, trzy. Przekaźnik B przesadziłem. Czyli przekaźnik A i jeszcze 7C. Czyli tu jest taki sam układ jak w tamtych, więc... Dobra. Nie mam bezpiecznika. Też nie mam. A i B. Dobra, czy teraz będzie 100%? Tak, tylko zostały tablice rejestracyjne. Jaka jest wartość tego auta? 268, dobra. Nie pamiętam, jakie tablice powinny być.
Więc nie wiem, chyba nie będę numerować. Weźmiemy sobie tablicę Audi i tyle. Arizona. Albo niestandardowe, albo standardowe, zwykłe jakieś. Nieważne. Nie kombinuję na razie. Najwyżej później powymieniam. Bo nie chcę teraz szukać samochodu, który tam miałem. Dobra. To jest samochodzik. Teraz sobie pójdziemy do lakierni. Już go złożyłem na 100%, prawda? Jest na 100%. 289, tak, wszystko jest na 100%. Lakiernia. No i chcieliście, żeby był żółty, nie? Pytanie, czy taki żółty? Chrom. Złoto. Czy metalizowany lepiej? Dobra, ja zrobię na razie metalizowany. Wy mi potem powiecie, czy wam się podoba, czy nie. Jest bardziej stonowany niż chromowy. A fajnie wygląda ogólnie. Podoba mi się. Okay, tak wygląda moja furka. Oczywiście zdjęcie teraz jednak wyląduje tej furki, no bo... Dobra. Teraz sobie obejrzymy ten samochodzik. Tak wygląda z przodu. Jak to Audi, fajne światełka. Wejdźmy do środka. Skrzynia biegów, radyjko jeszcze klasyczne. To jeszcze wszystko trochę klasycznie wygląda. Super. Oczywiście mamy z tyłu również, z tyłu tutaj nawiewy. Wszystko jest. Bagażnik sporej wielkości. I co, trzeba będzie się przejechać w takim razie. Zamykam. Ale zanim się przejedziemy, to oczywiście hamownia. Zobaczymy, ile tak naprawdę ten silnik ma mocy. Czy będzie 1500, tak jak ktoś skomentował? Brakuje mi trochę. 1441 koni. Nie wiem, jak zrobiliście 1500, ale ewentualnie powiedzcie, gdzie popełniłem błąd. Ok. To w takim razie może jeszcze, czekajcie, tutaj jakieś zdjęcie, bo tutaj też fajnie wygląda. To teraz mała podróż, oczywiście na długą prostą. Pewnie nie będę mógł go zbytnio poprowadzić. Ten szary też jest bardzo fajny kolor. Szary metalizowany. To byłoby coś. I ruszył. Tak, ogólnie prowadzi się znośnie, nawet bez slipów. Prędkość maksymalna prawie. No tego tutaj chyba nikt by nie zgadł, że coś takiego może się wydarzyć. No niestety. Nic już chyba z tym nie zrobię. Mogę sobie tylko screena zrobić.
i kamerkę i tu coś takiego. No niestety. Walnąłem zbyt mocno. Czy mogę go zrestartować? Mogę, dobra. Tak jest ta opcja restartu. Pewnie jakbym się pobawił skrzynią biegów, to by na pewno auto mogło osiągnąć te 300. 299 to jest max. Ale prowadzi się dobrze, więc jeszcze zobaczmy jak te hamulce. Uwaga, dojeżdżam do... Hamowanie wiadomo, to nie jest... Hamulce niewiele pomagają akurat, nawet te ulepszone. Tak, fajne furtki. Tylko przy takiej prędkości to już nie skręcę. Uwaga, samoloty! No dobrze. To nie ma uszkody, więc... To byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. A więc, jak to mówią, łapki w górę, tak? Subskrybujcie kanał i to sprawa. Tak mi nikt nie uwierzy. Ja tego chcę. No dobra. Cześć, do następnego.